Udało mi się odzyskać pieniądze za niewykorzystany bilet lotniczy. W związku z pandemią kilka dobrych miesięcy czekałem na to, ale wreszcie to się stało i to jest duża radość, chociaż w zasadzie należało mi się to jak psu buda. No ale odzyskane pieniądze to jest tylko taka mała radość. Dzisiaj Ewangelia mówi o wielkim odzyskiwaniu. O tym, że zbawcze, zwycięskie działanie Pana sprawia, że my możemy odzyskać utraconą tożsamość, wolność, radość, pokój serca. Te wszystkie zagrabione łupy przez niewolę grzechu zostają nam teraz oddawane. Odzyskujemy siebie, odzyskujemy tożsamość dzieci Bożych. To jest właśnie droga duchowego wzrostu i rozwoju. Odzyskiwanie.